14 sierpnia wspominamy świętego Meinharda, biskupa. Meinhard urodził się około 1130 roku. Pierwsze lata jego życia nie są nam znane. Spotykamy go dopiero w klasztorze kanoników regularnych w Zegenberg, koło Hamburga. Wiadomości o jego pracy misyjnej przekazał Henryk Łotysz w swojej Kronice Inflanckiej, napisanej w latach 1225-1227. Meinhard, jako kapelan okrętowy, dotarł do ujścia Dźwiny, obecne terytorium Łotwy, i tam około roku 1182 rozpoczął działalność misyjną wraz z innymi misjonarzami. Nad tymi ziemiami rozciągała się wówczas władza księcia połockiego Włodzimierza. Plemiona prałotewskie zamieszkujące te tereny zostały wtedy objęte wielką akcją ewangelizacyjną. Jako pierwsi chrzest przyjęli Liwowie. Meinhard już 2 lata później został mianowany przez arcybiskupa bremeńskiego, Hartwiga, biskupem Liwonii. W roku 1188 potwierdził tę nominację papież Klemens III. Uznał wtedy zwierzchność Bremy nad Liwonią, jak wówczas nazywano tę ziemię. Kolejnym krokiem misjonarza było zorganizowanie bazy wypadowej misjonarzy. Zbudował w tym celu gród warowny w Iksili. Meinhard nie godził się na stosowanie przymusu podczas misji. Nakazywał swoim kapłanom prowadzenie chrystianizacji wyłącznie środkami pokojowymi. Aby usprawnić ich działalność, za pozwoleniem papieża Klemensa III zwolnił misjonarzy zakonników z przestrzegania reguł zakonnych. Mogli mieszkać wśród pogan, którym głosili Jezusa Chrystusa. Pozwolił im nawet przyjąć niektóre elementy stylu życia miejscowych. Dzieło Meinharda wydało obfite owoce. Nauka Jezusa powoli zakorzeniała się w sercach i duszach Łotyszy. Meinhard zmarł w opinii świętości 14 sierpnia lub 11 października 1196 roku. Jego ciało złożono w kościele w Iksil. Jego kult był tak żywy wśród miejscowej ludności, że w 1380 roku przeniesiono jego szczątki do katedry w Rydze. Tam, w prezbiterium świątyni, wzniesiono mu wspaniały grobowiec. Święty Jan Paweł II zatwierdził uroczyście kult świętego Meinharda. Módlmy się. Panie nasz Boże, wejrzyj na lud swój, który święty Meinhard zrodził przez słowo prawdy i karmił sakramentem dającym życie. Ty przez jego posługę doprowadziłeś nas do wiary. Przez jego modlitwy daj nam gorliwość w miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.